Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii planowanej inwestycji na terenie dzielnicy 16. Budowa wybiegu dla psów. Druk 263. Oczywiście musimy ten projekt najpierw wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc teraz otwieram dyskusję na temat wybiegu dla psów. Projekt jest negatywny. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja uważam, że taki, jednak taki wybieg psów, dla psów jest potrzebny i nawet ja już dałem taką lokalizację, choć od razu mówię, psa nie mam, ale uważam, że jest potrzebny i lokalizacja, proszę Państwa, mi się nasuwa jedna, czyli przy ulicy Szczeklika, jest taki pas zieleni, proszę Państwa, przy skrzyżowaniu Szczeklika i Szajnowicza Iwanowa i do sklepu Baśka. Jest tam taki teren zielony, proszę Państwa, wystarczyłoby go ogrodzić, a powiem dlaczego tam. Dlatego tam, proszę Państwa, bo tam ludzie wieczorem, jak ja idę wieczorem, to tam także wprowadzają, oczywiście i tak tam ludzie wprowadzają, czyli tam jest wybieg dla psów, ale dziki. Czyli ludzie przychodzą, ja tam chodzę wieczorami, proszę Państwa, i tam i tak psy wyprowadzają. Więc gdybyśmy tam to ogrodzili, psy by się wybiegały, bo wiadoma sprawa, że pies... No ludzie mają psy, ja nie mam, nikt psy do domu nie kupił, ale mają psy w domu. Pies po czym tak na wsi, ja też tak uważam, ale jeśli już mają psa, to jednak ten pies powinien się wybiegać i uważam, że to jest miejsce, jakby pan, o, pan przewodniczący pokazał, proszę Państwa, to jest ten teren, to jest bardzo fajny teren tutaj. Proszę Państwa, dla psów wystarczyłoby ogrodzić ten teren, ogrodzić kilka, dać jakieś kilka przeszkód takich, powiedzmy, terenowych, żeby pieski mogły sobie tam biegać. I byłaby super sprawa, proszę Państwa, ludzie by zadowoleni, cieszyliby się, a tam i tak nic nie powstanie specjalnego, ponieważ już mamy tam już ten projekt zagospodarowany, prawda? Więc takie jest moje zdanie, Panie Przewodniczący, żeby jednak... Przepraszam, Pan Tomek Grzyb teraz, a później Pan Tomek. To może Pan Tomek, niech tego zanim ja znajdę, bo postaram się znaleźć coś tylko. No to proszę. Tak, jak Państwo moje zdanie znacie, że ja wolę wydawać pieniądze na przykład na dzieci niż na psy. Natomiast jeżeli tutaj radny Buczkowski chce wybieg dla psów, ja bym zaproponowałem alternatywę na Jagiellońskim, tak? Czyli naprzeciwko jego bloku jest równie bardzo duży piękny. Tam gdzie mamy parking. Takie duże. Możemy przeznaczyć pieniądze z parkingu na wybieg dla psów. Dziękuję bardzo. Procent. Panie Przewodniczący, oczywiście, że można by było tam zrobić, tyle tylko, że tak jak mówię, tutaj na pewno mogłoby to przeszkadzać mieszkańcom, bo jest to blisko bardzo, bo to jest tuż przy bloku numer 3, a tam jest, a tam przy przychodni, a tam proszę Państwa jest jakby teren przy szosie, przy ulicy, jest jedna ulica, druga ulica, proszę Państwa, i tutaj nie wyprowadzają psów, a tam nocami, proszę Państwa, wyprowadzają. Ja postaram się sfotografować tam, proszę Państwa, z daleka, żeby nie było twarzy, tylko postaci. Zobaczcie Państwo, z kilku dni mogę sfotografować, że tam ludzie wyprowadzają 6, 7, 8 psów wieczorami tam jest, czyli tam już jest jakby miejsce, tylko że nie jest usankcjonowane. No to usankcjonujmy to, prawda? Czemu mam tego zrobić? Proszę bardzo, Pan Tomek. Szanowni Państwo, to, że wybiegi może są potrzebne, to z tym nie będę dyskutował. Natomiast tutaj niestety Google jest mało aktualny. Natomiast w tym miejscu, tak, to jest Dywizjonu 303 i myszkę mam tutaj. W tym miejscu powstał taki wybieg dla psów. Ja wszystkich tych, którzy są fanami tych miejskich wybiegów dla psów, zapraszam w to miejsce. Bo krajobraz, który tam na tym wybiegu dla psów jest naprawdę księżycowy. Wygląda to na tej zasadzie, to jest odebrany wybieg dla psów. Ale proszę, żeby skończył, może niech skończy na to. To jest odebrany wybieg dla psów. Proszę mi wierzyć, najlepiej wyrzucone pieniądze w błoto, jak tylko można wyrzucić. Ktoś postawił ogrodzenie dookoła naprawdę potężnego terenu, no nie dzielnica, nie istotne. Ktoś postawił potężne ogrodzenie. Wjechał tam z broniarką albo czymś takim, przekopał, nawet nie rozbił tego, zostawił. Postawił dwa kosze, ławkę, jedną, jedyną na taki duży teren, koniec, kropka. Naprawdę, jeżeli ktoś chce wyrzucić takie pieniądze na taki cel, żeby to tak wyglądało, to znaczy, tylko ja tym adwokatem chciałem tylko, proszę Państwa, więc ja jeżdżę do Małych Bronowic,
I tam, proszę Państwa, jest przy wiadukcie, jak jest Armii Krajowej, jest tam zrobiony wybieg. Proszę Państwa, super. Można, Pani Ogosiekiewa chyba tam była, widziała. Proszę Państwa, naprawdę fajna sprawa. Ładnie ogrodzili, jak są drzewa, to te drzewa też ogrodzili siatką, żeby pieski nie podsikiwały tych drzew. Porobili jakieś takie, powiedzmy, że pieski mogły się tam gonić i tak dalej. Ludzie przychodzą, rozmawiają ze sobą. Pieski się zaprzyjaźniają, proszę Państwa, super sprawa. Więc, tak jak mówię, ja nie jestem zwolennikiem psa w domu, ale jak już ktoś jest, dlaczego nie? No, zrobić. Jest to miejsce tutaj też fajnie. Można by coś takiego zrobić, że to koszt nie jest duży, a ludzie by się ucieszyli. Tyle, dziękuję. Ja kwestii formalnej chciałam zapytać, żeby mi ktoś tylko wyjaśnił. Jak wyglądają przepisy dotyczące tego typu miejsc? To znaczy, czy te psy tam mogą biegać bez smyczy? Tak, rozumiem. Bez smyczy. A jak wygląda procedura sprzątania po tych psach? Muszą sprzątać po sobie. Właściciel. Czyli ten pies tam biega bez smyczy, bez kagańca, tak? Nie wiem, czy bez kagańca, ale... Smyczy bez kagańca, a pani właściciel, twój pies, twoja kupa. Tak, i to już każdy zbiera, ale są dwie sprzątki. Ale jedno bez, a drugi nie. Ale mam problem. A tak samo jest wszędzie. Tak. Czyli takie są zasady. Kto jeszcze? Pani tutaj na Durska chciała zapytać. Ponieważ właśnie mam też psa, co do dzielnicy 14, to chciałam powiedzieć, dzisiaj był nawet komunikat w radio, że został wykonany pierwszy etap budowy wybiegu dla psów. Natomiast też jestem zwolenniczką, aby te psy miały odpowiednie miejsce, żebyśmy nie musieli jeździć na akademię wychowania, na tereny Akademii Wychowania Fizycznego, czy korzystać z innych osiedli. Jest w zasadzie powiedziane, że każda dzielnica powinna mieć swój wybieg. Na terenie Krakowa już jest 8 wybiegów. Uważam, że na terenie dzielnicy 16 ten teren, który podał radny Puczkowski, jest godny zainteresowania. Przeznaczane jest około 70 tysięcy złotych. Pan prezydent ma na to odpowiednią pulę, także nie obciąży nas na pewno jako dzielnicę 16. I wnioskowałabym, aby taki teren na wybieg dla psów na terenie dzielnicy 16 powstał. Natomiast komentarze typu, że pies przy budzie, uważam, że w dobie XXI wieku to jest nawet żenujące w ten sposób mówić, znając znaczenie psa jako rehabilitanta i innych funkcji właśnie, jakie spełniają zwierzęta. Także popieram wniosek o wyznaczenie wybiegu dla psów. Okay. Tutaj pan radny Adamek, później będzie radny Szczurek i radny Szewczyk. Proszę. Ja też nie chcę dyskutować z potrzebą, bo myślę, że może nie wszyscy, bo radny Szewczyk uważa, że są inne potrzeby na pierwszym miejscu, że bardziej dzieci to też. Natomiast myślę, że to miejsce nie jest najlepsze jako jedyny wybieg w naszej dzielnicy, ten wybrany przez radnego Buczkowskiego, dlatego że jest na skraju naszej dzielnicy. Nie? Nie na skraju dzielnicy, bo jest Albertyńskie, tak, ale Albertyńskie jest po drugiej stronie. Ale to niż dalej. Tak, o co mi chodzi? Sens takich wybiegów jest taki, żeby człowiek miał do wybiegu ze swojego mieszkania nie dalej, powiedzmy, niż niż 1 kilometr, bo dalej to nikt nie pójdzie. Czyli jedyny sens. Nie, ale proszę nie przerywać. Prośbę, żeby nie przeszkadzać na zajęć. Proszę bardzo. Zielonka. Jedyny sens to taki jest, żeby było więcej takich wybiegów. One mogą być niewielkie, ale tak, żeby było, powiedzmy, jeden wybieg na dwa, dwa, trzy osiedla. Natomiast nie jeden wybieg na... Tak się wybiegają. A później przepraszam, panie Stanisławie, nie usłyszałem. Nie mówię, że się wybiegają między sobą. No nie, to takie ironia. No nie rozumiem, ale tak. Bo jeden wybieg na całą dzielnicę to nie załatwia sprawy. Chyba, że to jest pierwszy... Na dobry początek. Na dobry początek, tak. Po pierwsze jest... Jakieś tam, jakieś wymiary są przewidziane dla wybiegów, nawet one były dużo wyższe, później chyba obniżył te wymogi ze względu na to, że brakowało terenu w mieście. Może być. W naszej dzielnicy, no, ja nie widzę takich terenów, które by spełniały takie minimalne warunki. A co to znaczy, że nie można zrobić mniejszego wybiegu niż ileś tam... Jeżeli ma się pies wybiegać, to nie możecie zatrzymać. A jaka to jest powiedzieć? Szczerze nie wiem.
Możemy się dowiedzieć. To pół hektara, nic powiedział. To po pierwsze, po drugie kilometr, to myślę, że ze Strusia spokojnie się mieści. Do tego miejsca. Do tego miejsca, które wskazał radny Buczkowski, to nie. Proszę Państwa, może ja... Ja przepraszam, już koniec? Przepraszam, bo nie chciałbym, żeby wszyscy dyskutowali. Czy Pan skończył, Panie Radny? Chciałem powiedzieć, że jeśli to jest 50 darów, to ja uważam, że gdybyśmy mieli zrobić kilka takich w naszej dzielnicy, to nie ma miejsca. Okej, Pan Radny Szczurek. Jako radny chciałem tylko wyrazić opinię, że sprawa przypomina mi podobnie jak kwestie spalarni. Wszyscy jesteśmy za, tylko nie na moim terenie. Uważam, że należałoby przede wszystkim zapytać mieszkańców, a na ile ja się orientuję wśród mieszkańców na własnym terenie. Ta, krótko mówiąc, nie podobne szczegóły, ta inwestycja nie znalazłaby u nich zrozumienia i uważam, że rzeczywiście akurat nie jestem też może przeciwny idei, ale uważam, że nie jest to też właściwe miejsce, reprezentując opinię mieszkańców w tej sprawie z własnego rejonu. Dziękuję. Adwoce i pojawiło mi się też pytanie. Po pierwsze, to ja nie jestem przeciwny, żeby zbudować, ale koło mojego bloku to jest raz. Chociaż mi nie jest to specjalnie potrzebne. A po drugie, jaki jest koszt budowy takiego? No to po pierwsze to, znaczy, po pierwsze, jeśli takie coś jeśli opiniujemy, 40 tysięcy. To mi by się przydała wiadomość, jaka to jest wielkość minimalna, tak żeby wiedzieć, czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć takie miejsca, po drugie, jaki jest koszt. Z tego co środki miał zrezygnowane. Czyli poza dzielnicą. Poza dzielnicą. No, bez znaczenia. Pół hektara 70 tysięcy. Pan radny Szewczyk, proszę. Tak, tylko dwie uwagi. Po pierwsze chciałbym niektórych radnych uświadomić, że to jest wybieg. Czyli jeżeli idą ze swoim pieskiem, na przykład ze Strusia, to nikt go nie zmusi, żeby załatwił swoje potrzeby na wybiegu, tylko on może zrobić po drodze. Także nie traktujmy tego miejsca jako miejsce, gdzie będzie załatwił swoje potrzeby. Po drugie przypomnę, że wszyscy wiemy, że mamy bardzo mało miejsca w naszej dzielnicy. Proponowałem, żeby w tamtym miejscu, może kiedyś z udziałem miasta Krakowa, zrobić żłobek. Gdyż jest program Maluch 2013, w przyszłym roku będzie Maluch 2014. Potrzeba jest taka, żeby wyłożyć około 1 000 000 zł. Unia Europejska wykłada 2 miliony złotych i można w tym miejscu zrobić spokojnie żłobek. I myślę, że mieszkańcy byli bardziej zadowoleni niż z ogrodzonego terenu, gdzie pobiega sobie raz na jakiś czas kilka pisków. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc ja chciałem tylko powiedzieć Państwu tyle, że wybieg dla psów to nie jest toaleta publiczna dla psów. Piesek tam nie idzie zrobić kubkę i siusiu na taki wybieg, tylko idzie się wybiegać. No, przecież sama nazwa mówi wybieg. Tu chodzi o to, że pies też, jak już jest, ja jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem zwolennikiem psa w domu, tylko bardziej przy budzie. Bo też jest takie zadanie psa, żeby był przy budzie. Jest, jest takie zadanie też psa przy budzie. I takie to jest rodzaje. Ale jeśli już ten pies jest, to uważam, że ma prawo też się wybiegać, prawda? Bo różne mają nie tylko małe pieski, ale i duże psy. A skoro jest taka sytuacja, to tak, oczywiście tak jak tu pan radny Szurek mówi, że nie w tym miejscu, no rzeczywiście można się zastanowić, czy w tym miejscu, czy nie. Natomiast mnie się wydawało, że to jest miejsce o tyle dobre, że tam już ludzie wychodzą, proszę przyjść w nocy, już tam chodzą ludzie i puszczają te psy. Stąd pomyślałem, że możemy tam zrobić. Wystarczyłoby to ogrodzić, naprawdę to nie jest duży koszt. Myślę około 50 tysięcy, nawet nie 70, około 50 tysięcy. Ja rozmawiałem z Kicie na ten temat i tak mi pani powiedziała, że to jest w ręce 50 tysięcy gdzieś tak. To nie jest to parę ławek zbić, proszę Państwa, żeby piesek sobie, znaczy parę desek, żeby piesek tam przelatywał takie naturalne przeszkody, to nie jest to dużo. Natomiast tutaj nie dziwi się, że pan przewodniczący jest przeciwko, no bo ma już inną koncepcję na ten teren, bo chce żłobek tam zrobić, więc jest przeciwko, a nie przeciwko. Pan przewodniczący jest nie przeciwko psom, tylko dlatego, że ma inną koncepcję, prawda? Na ten teren. I to tylko dlatego, a nie że jest przeciwko psom. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej dyskusji? Znaczy, to pani Maria dobrze podpowiedziała, że tak może za szpitalem. Raczej powiedziałam przed szpitalem. Przed szpitalem. Jest jedna bajera, to jest tam są potrzebne takie dosyć duże przestrzenie i myślę, że tak najbardziej wygodnie użyję określenia pana Stanisława. I nikogo by nie przeszkadzało to. Od razu szpital, ja sobie łapę tam na wskazówkę. Tak, tutaj państwo by chcieli, żeby to ale pięknie szkoda. Taka jest zajęcie, prawda? A ile pacjenci szpitala. Tutaj, rozumiem, tutaj wszyscy by chcieliby, żeby tutaj powstało, tak? Tak. Tak.
W którym miejscu? Obawiam się, że tam będzie problem z działkami. Kiedyś był wniosek o postawienie słupów oświetleniowych i był problem, nie można było to zrobić. Bo własna szansa. No może mający. No panie przewodniczący, a co pan na to lokalizację? Znaczy ja słuchając argumentacji, tutaj rozmawiając z panią Małgosią, ja zaczynam myśleć o wybiegach dla psów jako faktycznie miejsca do rekreacji dla psów, a nie tylko do oczywiście. I wydaje mi się, że pomysł może jest słuszny, tylko że brakuje mi oprócz tej idei, o której mówię, że idee mają, to się też one nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Bo w praktyce to, co tutaj pan Tomek Grzyb powiedział, nie zawsze to ma taki wygląd, jak nam się wydawało, powinien mieć taki wybieg. Ale tak powiedziałem, no ja się wstrzymam tutaj od tej negatywnej opinii, chyba że będzie inny projekt uchwały, to wtedy w ogóle moglibyśmy zmienić to. W każdym bądź razie powiedziałem, że psy są na terenie naszej dzielnicy, mamy bardzo dużo i bardzo dużo mam też problemów z psami. Mówię nawet o własnym podwórku, gdzie sikają praktycznie nie wychodząc z bloku, bo nie zdążą. No, to się nie zmieni, ale ja mówię o tym, że mając na uwadze to, że te pieski mogą mieć miejsce do biegania, to kto wie, jak to rozsądnie było, bo kwestia zrobienia tego w jakimś miejscu na terenie dzielnicy. Ja na początku myślałem, że jest problemem wygrodzenie plan Wieńczyckich, no, ale okazało się, że przecież my nie mamy tylko planty Wieńczyckie, mamy też różne inne miejsca, gdzie można było spróbować rozważyć taką możliwość. No ale nic. Dyskusja na ten temat była. Projekt uchwały proszę sobie przeczytać, Szanowni Państwo, żeby nie było tak jak z alkoholem. Proszę bardzo, pan Zygmunt Wilczycki. Chciałem już tylko... Proszę bardzo. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że no nie, uchwalnie wskazujemy miejsca, tylko jakby określamy od razu, że nie chcemy w dzielnicy wybiec, no to chyba nie do końca jest tak. Gdyby była lokalizacja, to rozumiem, że mogłyby być za i przeciw, ale taka negatywna opinia nie jest dobra. Należy szukać rozwiązania, miejsca i być może w przyszłości nam się uda coś... Okej, pan Tomek... Na przykład potem teraz... I tutaj też istotna sprawa. Projekt jest negatywnie opiniujący. Dyskutowaliśmy nad tym dobrych kilka minut. Wszyscy mówimy, że nie jesteśmy przeciwni, ale nie mamy miejsca. Czyli jesteśmy przeciwni. Tak. No tak. No, przepraszam, ale jeżeli każdy z nas, każdy radny miejsca, w którym tutaj pan radny Buczkowski wskazał, mówi, że mieszkańcy są przeciwni. Nie wiemy, że powiedział tak, że powiedział tak, że gdyby ich zapytać. No panie radny Buczkowski, teraz ja mówię, no. Pozwoli skończyć, pan znowu powie, ad vocem będzie pan mówił. Panie radny, dobrze tak zrozumieć. Pan radny Szewczyk mówi, że ma inny pomysł na zagospodarowanie tego miejsca, więc ja uważam, że jeżeli my możemy wyrazić chęć taką czy siaką, czy owaką, powiedzmy sobie szczerze, w mojej opinii, na podstawie tego, co tutaj usłyszałem, nie mamy miejsca na takie wybieg. Czyli jesteśmy negatywnie nastawieni do takiego pomysłu. Tylko tyle, jeśli chodzi o moją opinię. Tak, proszę bardzo. Chciałem tylko uzupełnić koncertowi. Zgadzam się z tym, ponieważ byłem miesiąc temu w Gdańsku i widziałem prawdziwe wybiegi, ale one miały niemalże w parku przy samym morzu i to było co najmniej kilkaset metrów od zabudowań. Uważam, że to jest słuszne, bo rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć tak, pies może się załatwić zarówno w drodze, jak i na takim wybiegu. No, nie wyobrażam sobie, żeby przy dużych blokach, na przykład o kilku kondygnacjach, coś takiego postawić, co potem, powiedzmy, zwłaszcza z tych wyższych pięter ludzie będą narzekali, że no jakby nie było, ale psuje im się atmosfera i to jest zanieczyszczenie powietrza. No, używam prostych słów, ale tego typu moim zdaniem zagrożenie istnieje. Jeżeli zrobimy to w dobrym miejscu, kilkaset, powtarzam, metrów od zabudowań, to możemy się nad tym rzeczywiście zastanawiać, więc to jest kwestia tej lokalizacji. Ja uważam, że lokalizacja wśród bloków nie jest do końca właściwa i chcę sprostować. Otóż wyraziłem się w ten sposób, że mieszkańcy mojego rejonu są przeciwni, więc to chciałem uzupełnić. Tak, przepraszam, tutaj pytanie miał pan Stanisław Malara, bardzo proszę. Proszę państwa, ja chciałbym zapytać wszystkie radne miejsca, bo tak mamy podzielone okręgi wyborcze, czy ktoś z radnych ma miejsce w swoim rejonie na wybieg dla psów? Proszę.
Radny Buźkowski, proszę Państwa. W swoim rejonie, proszę Państwa. To jest też mój rejon Szczeklika, bo ponieważ blok numer 5 i to bardziej dotyczy ta piątka mojego rejonu niż tutaj myślę radnego Wiesława, dlatego że jednak piątka jest bliżej, jednak ta dwójka jest troszeczkę dalej, a te pozostałe bloki są zupełnie schowane. Piątka stoi ukośnie do tego rejonu, czyli nie widzą w ogóle tego, nie widzą z piątki. To jest piątka. My, proszę Państwa, która jest piątka? To jest piątka. No a gdzie ten rejon jest? Tu. Tutaj, prawda? Czyli właściwie no, drzewa zasłaniają, proszę Państwa, tu są drzewa. Co by tam było widać z tego bloku? A gdzie dwójka? Tu gdzieś jest dwójka, proszę Państwa? To co tam radnego ludzie tutaj by widzieli? W ogóle nic by nie widzieli tutaj, bo są drzewa, proszę Państwa, są drzewa i nie widać ani z góry, ani z dołu. Są budynki, tam jakieś sklepy i tak dalej. Tam nie ma, jest miejsca naprawdę na budowę. Bardzo dobre. Oczywiście miejsce na dziękuję bardzo. Wracamy do naszego projektu uchwały. Ja rozumiem, bo Wydział Strategii po prostu się pyta, czy Rada Dzielnicy widzi możliwość budowy gdziekolwiek na terenie dzielnicy 16 wybieg dla psów. Zarząd przygotował uchwałę negatywną. Także najpierw zajmiemy się tą negatywną. Jeżeli Państwo będą uważali, że potrzeba jest innej uchwały, to zachęcam do złożenia wniosków radnych. Panie Przewodniczący, jeszcze formalnie chciałbym prosić o głosowanie imienne tutaj w tej sprawie. W tej sprawie? Tak. Imienne odnośnie negatywnej? Tak. Okej. Okay. Proszę bardzo, będzie głosowanie imienne. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Nie, panie Marek. Demokracja jest, ja jestem bardzo otwarty. Wszystko ma być. Demokracja, pani. Tak jest. Widzę, że niektórzy się nauczyli coś od początku razy. Adamek Robert. Przeciwny jestem. Aksami Durszowa. Ja się wszczuję. Bartosika. Wstrzymuję się. Bartoszek Marek. Ja jestem za. Wieńczycki Zegi. Przeciw. Buczkowski Andrzej. Przeciw. Bury Stanisław. Za. Góra Sławomir. Wstrzymuje się. Grzegorz Bożana. Nie ma. Grzyb Tomasz. Jestem za. Przeciw. Hałasińska Halina. Przeciw. Jarosz Jan Piotr. Przeciw. Liro Elżbieta. Wstrzymuję się. Łoś Agnieszka. Wstrzymuję się. Malara Stanisław. Jestem za. Lecki Jerzy. Jestem za. Nadurska Grażyna. Przeciw. Pawliński Zdzisław. Panie Zdzisławie, pan chęci. Trudno, tak jest. Żurek Wiesław. Jestem za. Szewczyk Tomasz. Jestem za. Zaręba Piwowarska Maria Teresa. Przeciw. Liczenie głosów. Za. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. Proszę wpisać 7 za. Przeciw. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wstrzymał się. Raz, 2, 3, 4, 5, 5. Wstrzymujący. Czyli projekt uchwały został odrzucony. Ja rozumiem, to bardzo proszę, ogłaszam 5 minut przerwy, proszę grupę radnych o przygotowanie projektu uchwały. Ja,
jest mój renom tak samo, to jest na punkcie. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Koniec przerwy, wznawiamy obrady. Rozumiem, że mam. Szanowni Państwo, bo nie ma dzwonka. Panie Zdzisławie Pawiński, proszę o zajęcie miejsca. Pan Jan, Maria, Jan Piotr, przepraszam. Jan Piotr usiądzie na swoim miejscu. Bardzo Pana proszę. Pani Agnieszko, proszę usiąść. I zaczynamy. Wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie opinii planowania inwestycji na terenie dzielnicy 16. Budowa wybiegów dla psów. Pozytywnie opiniuje się możliwość realizacji inwestycji miejskiej na terenie dzielnicy 16 pod nazwą budowa wybiegów dla psów. Szanowni Państwo, oczywiście, panie przewodniczący, otwieram dyskusję na ten temat. Ale przepraszam, nad tym projektem ja oczywiście, jak nie będzie dyskutantów, to zamknę. Może ktoś chciałby dopytać projektantów, a może najpierw, przepraszam. Bardzo dobra uwaga. Najpierw trzeba wprowadzić ten projekt pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Pani radna jest co? Za, a nawet przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Przy trzech, czterech wstrzymujących. No to teraz mogę otworzyć dyskusję. Proszę bardzo. Czy kto? Ja chciałbym zabrać głos. Jeden z wnioskodawców, proszę. Tak. Proszę Państwa, więc chodzi generalnie o co? Chodzi o to, że my, jako Rada Dzielnicy 16, jesteśmy za tym, żeby powstał taki wybieg dla psów. Jeszcze raz powtarzam, nie toaleta publiczna dla psów, tylko wybieg dla psów. Co to znaczy? To znaczy, żeby ludzie mieli możliwość pójścia w konkretne miejsce, i żeby pieski, które są w domu, nie męczyły się, tylko sobie pobiegały. Bo jest taki problem, bo ludzie mają, ja psa nie mam, nie będę pewnie miał. Ale ludzie mają psy, proszę Państwa, a my jesteśmy tutaj dla ludzi, nie dla siebie i dla naszego widzimisię, tylko dla ludzi. I chciałem powiedzieć, jeszcze skończę, jeszcze dalej. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, żeby się pan radny Szczurek nie oburzał na to, ponieważ ten rejon, o którym mówimy, to jest również mój rejon, przynajmniej w połowie, proszę Państwa, bo to jest na pograniczu 14 i 15. A zatem przynajmniej w połowie jest to, oczywiście w połowie jest to mój rejon i ja uważam, że tam chodzą, proszę Państwa, już ludzie, więc mogłoby tam być, ale powtarzam, nie głosujemy za lokalizacją w tej chwili. Żeby była jasność, nie, to, jeśli nawet przyjmiemy pozytywnie tą uchwałę, to skracać to, żeby za dużo. Że już. Tylko chciałem wyjaśnić, proszę Państwa, że nawet jeśli zagłosujemy za, od do czego Państwa namawiam, to nie będzie równoznaczne, jednoznaczne z tym, że akurat tam będzie lokalizacja. Nawet w ogóle może nie powstać żaden wybieg. My tylko jesteśmy za tym, na tym momencie, że jesteśmy za tym, żeby taki wybieg był. A czy on powstanie, to wcale nie jest powiedziane ci w tej kadencji. On może w ogóle tam nie powstać, ani tam, ani nigdzie indziej. Dziękuję. Jesteśmy generalnie za tym, żeby powstał taki wybieg. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiesław Szczurek. Chciałem tylko powiedzieć, że ja się nie oburzam. Dziękuję. Pan radny Adam. Ja jeszcze przypominam, że budowa takiego wybiegu nie obciąży naszego budżetu. Dziękuję. Ja chciałbym się jednak spytać, pomysłodawców, czy mają jakieś propozycje odnośnie lokalizacji w naszej dzielnicy, oprócz osiedla Przeradca. Dziękuję. Wnioskodawcy? To mogę? No, czy jesteś wnioskodawca? Teraz, tak. Okay. Ja myślę, że teraz zadaję się przed wszystkimi radnymi, żeby takie miejsce znaleźć. Prosilibyśmy o jakieś informacje. Jakie są warunki? Tak, jeśli chodzi o warunki. Proszę zapisać w protokole, panie Małgosiu. Cześć, porządnie rozmawiać, ja to już zrobiłem w tej chwili. Słyszałem inną lokalizację. Przed oknami ma pan radę obrazową. Nie, sprawdzę to, podam propozycję, później będę prosił o sprawdzenie możliwości pod względem własności działek. Okej, dziękuję bardzo. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, pan radny Marek Bartoszek, bardzo proszę. Jeszcze
jestem przekonany, że obojętnie gdzie ten wybieg nie będzie, to będą tylko chodzili ci, co są koło tego wybiegu. Nikt nie będzie przyjeżdżał z psem na wybieg, kilka tam przystanków tramwajowych czy samochodów. Ale wtedy panie Marku, będzie pan powiedzieć. Ja mam prośbę, uwaga, przepraszam, chwilka. Ja mam prośbę. Szanowni Państwo, mam prośbę, żeby ta dyskusja nie zdominowała naszej sesji. Włączam stopę. Mamy stopę. Przepraszam, kolejny raz można minutę. No, bardzo proszę. Ja się zmieszczę, króciutko. Bardzo proszę. Proszę Państwa, więc chciałbym powiedzieć tylko tyle, że po pierwsze, że my jeszcze nie mamy tej lokalizacji, to po pierwsze, po drugie pan radny nie może wiedzieć, czy ludzie będą chodzili tam, czy nie będą chodzili, a po trzecie, jest to argument dla Straży Miejskiej, dla Policji, jeśli ktoś puści w innym miejscu, że powiemy, przecież to jest nasza dzielnica i masz tam chłopie iść, albo babo, prawda? A tak nie ten... pójdzie. No to dostanie mandat, Jest to argument. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Ja jeszcze tylko dosłownie minuta. Nie więcej. Ja chciałabym radnych zaprosić na teren zieleni przy Akademii Wychowania Fizycznego. Jak ten samochodów przyjeżdża z różną wielkością psów i tam psy właśnie biegają i wykorzystują ten teren. A jakie te samochody są? Ciężarowe czy... Nie, normalne osobowe, dziewczyny. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Panie Przewodniczący, jeszcze chciałbym to inaczej, przepraszam, ja mam prośbę. Proszę zapisać osoby do dyskusji. Nie ma. Pani Małgosia zapisuje. Kto chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Ręka do góry. Pan Radny Buczkowski, przypominam, mniej więcej niż minuta. Pan Jerzy Milewski i pan Szczurek Wiesław. Zamykam dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo. Ja tylko chciałem złożyć taki wniosek formalny o głosowanie imienne. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Dziemiński. To ja chciałem jeszcze zapytać, czy jak będzie lokalizacja wskazana, przy projektodawcy wskażą, czy w takim razie wezmą pod uwagę, że tam przyda się parking, a jeśli tak, to kto będzie finansował ten parking, czy również miasto, czy dzielnica? To ja to może odpowiem. To będzie parking dla tych, albo zajmą miejsca parkingowe, jeśli to odmówię, ludzie, że tam samochodami z psami przyjeżdżą. Ja odpowiem odwrotem, no więc proszę, panie radny, uspokajam, że jeszcze raz powtarzam, nie głosujemy na razie za miejscem, bo jeśli znajdziemy takie miejsce, to znów Rada będzie się zastanawiać nad tym. I powiedzieli się nad tym, czy zagłosujemy tak, czy nie. Prawda? I weźmiemy, zaprosimy być może tych mieszkańców, żeby się wypowiedzieli i tak dalej, prawda? Nie podejmiemy jakiejś takiej nagłej decyzji, tylko zapytamy, słuchajcie, chcecie tam, może nie, może tak, może nie. Rozumiecie Państwo, więc to jest tylko za tym, czy chcemy ogólnie. Jeśli chcemy, to się wtedy będzie dostać nad miejscem i jak będzie, znajdziemy miejsce 1, 2 czy 3, wtedy się zastanowimy, zaprosimy ludzi i podejmiemy wtedy uchwałę z lub większością. Tyle, dziękuję. Dziękuję. I pan radny Wiesiek, Szczurek, nie bardzo proszę. Chciałem w zasadzie powiedzieć dokładnie to, co powiedział pan Milewski, więc utożsamiam się z tym i dziękuję na te chwilę. Rozumiem, że do tematu wrócimy w momencie, kiedy będzie konkretny termin. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Może odczytam projekt uchwały. W sprawie opinii planowanej inwestycji na terenie dzielnicy 16 budowa wybiegu dla psów. W paragrafie pierwszym. Pozytywnie opiniuje się możliwość realizacji inwestycji miejskiej na terenie dzielnicy 16 pod nazwą budowa wybiegu dla psów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z prowadzonymi przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta konsultacjami społecznymi wstępnego katalogu inwestycji miejskich w roku 2013 Rada Dzielnicy 16 przedstawia swoją opinię odnośnie planowanej inwestycji. Kto z pań i panów radnych jest... Ale imienne, panie przewodniczący. Przepraszam. Mieszkańcy będą pytać. Nie ponoszę. Ja mam takiego psa, który doświadcza z tym psem do windy, to zajmuje on z psem, sześcioosobową windę, nigdy nie wiem. Adamek Robert. Jestem za. On do windy, świetny dom. A sami do Urszula. Ja się wstrzymuję, Bartosik Kamil. Jestem przeciw. Bartoszek Marek. Jestem przeciw. Pani Wszystki Zygmunt. Za. Poczkowski Andrzej. Za.
Który jest Stanisław? Przeciw. Góra Sławomir wstrzymuje się. Jak zwykle. Nie gorzej, może na żywto. Chałocińska Halina. Jestem za. Jarosz Jan Piotr. Jestem za. Liro Elżbieta. Wstrzymuję się. Łosia Agnieszka. Za. Malara Stanisław. Przeciw. Milewski Jerzy. Przeciw. Nadurska Grażyna. Za. Bawiński Zdzisław. Za. No. Jak zwykle. To jest ulubiony. Który? Jest główny trzeci. Przeciw. Zaręba Piwowarska Maria Teresa. Za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć za. Przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znowu jeden. I wstrzymujących się raz. Dwa, trzy. 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 Czyli chcę powiedzieć, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła projekt uchwały. Oczywiście. Proszę Państwa, nie ma się co obrażać na demokrację. Zwyciężyła demokracja. Natomiast proszę Państwa, jeszcze nie wiadomo, czym tam będzie ta lokalizacja. Dziękuję, ale Panie Andrzeju, ja przepraszam, nie udzielę Panu głosu. Pan się z tą demokracją chyba trochę rozmija. Jak będzie za szpitalem, to demokracja, przepraszam, demokracja stanowi, że przewodniczący prowadzi obrady. Przepraszam, Wracamy. Panie Stanisławie, już. Idziemy dalej.